widok na budynek główny Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przy placu Jana Matejki 13. Na ujęciach gmach pokazany jest z lotu ptaka. Kolejne kadry pokazują wnętrza poszczególnych pracowni uczelni. To pomieszczenia z wydziałów architektury wnętrz, konserwacji i restauracji dzieł sztuki, rzeźby, malarstwa, form przemysłowych i grafiki. Na ujęciach widać studentów podczas zajęć. To praca nad projektami, rozmowy z wykładowcami, szlifowanie konkretnych umiejętności właściwych danej tematyce, mówi profesor doktor habilitowany Andrzej Bednarczyk, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Akademia jest przestrzenią tworzenia sztuki, a wszyscy wiemy, że sztuka bez wolności zdycha. Naszą troską jest w sposób konieczny stworzenie przestrzeni poczucia bezpieczeństwa i swobody wyrażania samego siebie. Drugą zasadą sztuki jest to, że my się żywimy odmiennością. Dlatego koniecznym stało się nie tylko tworzenie dobrej atmosfery, ale również stworzenie procedur, zasad, prawideł, które pomogą nam na siebie spojrzeć wzajemnie z przychylnością, z otwartością. Animacja złożona z sekwencji zdjęć pokazujących studentów podczas wyjazdów studyjnych i realizacji zadań w ramach stypendiów naukowych i artystycznych, mówi doktor habilitowany Robert Sowa, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie to 7 wydziałów i 9 kierunków, a zatem bardzo bogata oferta artystyczna, edukacyjna i każdy, kto jest zainteresowany, jego pasją jest sztuka, na pewno znajdzie tutaj coś dla siebie. Mamy też bardzo dużo programów wsparcia, stypendia socjalne, stypendia naukowe, stypendia na realizację projektów artystycznych. Mamy szeroką współpracę z partnerami zewnętrznymi, którzy pomagają i wspierają w zakresie właśnie między innymi finansowym i organizacyjnym. Animacja złożona z sekwencji zdjęć pokazujących studentów podczas prelekcji i spotkań integracyjnych na terenie uczelni, mówi Weronika Chrząstek, przewodnicząca samorządu studenckiego Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Poza tym, że tworzymy świetną, zgraną społeczność studencką i wspieramy siebie nawzajem, możemy liczyć na profesjonalne wsparcie specjalistów, na pomoc psychologa, rzecznika do spraw etyki, na pomoc biura karier, które pomaga nam odnaleźć siebie i swoją drogę w trakcie trwania studiów. Mówi doktor habilitowany Bartłomiej Struzik, prorektor do spraw współpracy, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Współpraca może być instrumentem bardzo adekwatnym do realizacji misji naszej uczelni. Nie tylko budowanie relacji, ale także wzmacnianie istniejących już połączeń jest dla nas szczególnie istotne. Krótkie ujęcia pokazują pracownie wydziałów grafiki, malarstwa oraz konserwacji i restauracji dzieł sztuki. Kadry to zbliżenia. Na pierwszym pojawia się monitor komputera, klawiatura i ręce. Na ekranie monitora widać efekty pracy nad filmem animowanym. Kolejne ujęcie to widok na obraz, na którym studentka szybkim ruchem maluje tło wokół leżącej postaci. Sekwencję kończy kadr z widokiem na studentkę rzeźbiącą figurkę rysia, mówi dr Aleksandra Hola, koordynator programu Erasmus. Współpracujemy i z krajami programu, czyli tymi w ramach Unii Europejskiej i z krajami partnerskimi poza Unią. Natomiast ważne i ciekawe u nas jest to, że wszyscy porozumiewamy się językiem uniwersalnym, językiem sztuki. Ogromną zaletą naszej uczelni jest to, że jest bardzo kameralna. Inną kwestią jest to, że artyści oczywiście potrzebują inspiracji. Na ujęciach pojawia się pracownia Wydziału Form Przemysłowych. Kadry skupiają się na postaciach, które pracują nad projektami dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Mówi doktor habilitowana Agata Kwiatkowska-Lubańska, prorektor do spraw badań i ewaluacji, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Działalność badawcza jest szczególnie istotna dla Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, ponieważ jest to coś, co odróżnia uczelnię o profilu ogólnoakademickim od uczelni o profilu praktycznym. Widok na wnętrze Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ujęcia pokazują całą przestrzeń czytelni, na której widać ustawione w rzędach duże i długie ławy. Na nich stoją komputery. Pod ścianami ustawione są regały z książkami oraz katalogami. Kolejne kadry to zbliżenia na katalogi i regały z książkami w magazynie biblioteki, mówi Sławomir Sobczyk, dyrektor Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie obecnie realizuje bardzo dużo zadań, które w przyszłości pozwolą na lepsze funkcjonowanie w obrębie naszej biblioteki wszystkich pracowników, czytelników i studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Między innymi tworzone jest repozytorium uczelniane. Ujęcia pokazujące zawartość strony internetowej wydawnictwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Prezentowane są strona główna wydawnictwa oraz strona internetowa czasopisma Restart. Mówi doktor habilitowana Joanna Kubicz, prorektor do spraw upowszechniania dorobku, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pozaakademicka działalność Akademii Sztuk Pięknych prowadzona jest przez trzy jednostki: Muzeum ASP, Galerie ASP i Wydawnictwo ASP. Mówi Małgorzata Płazowska, kierownik Wydawnictwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wydawnictwo ASP publikuje albumy najwybitniejszych polskich artystów. Ważną rolę odgrywają także czasopisma naukowe, elementy sztuka i design, zeszyty malarstwa, formy, studia i materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Do szerszej publiczności skierowane jest czasopismo internetowe Restart. Animacja złożona z sekwencji zdjęć pokazujących wystawy rzeźb, malarstwa i fotografii, mówi dr Magdalena Szymańska, specjalista, pracownik Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Muzeum organizuje wystawy, gromadzi dzieła artystów związanych z krakowską ASP, udostępnia zbiory do celów działalności naukowej, prowadzi działalność edukacyjną. Pojawia się sekwencja złożona z ujęć filmowych i zdjęć. W kolejnych kadrach pokazane są wystawy studentów Akademii. Na ujęciach widać instalacje, do stworzenia których studenci wykorzystali różne materiały: papier, plastik, szkło, drewno i metal. To elementy naścienne oraz przestrzenne ustawione na podłodze lub podczepione do sufitu. W kolejnych ujęciach pojawiają się wystawy poświęcone malarstwu i grafice. Sekwencja kończy się kadrem na pracownię malarstwa i studentkę podczas malowania obrazu, mówi Margarita Wladimirowa, kurator galerii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Galeria SP prowadzi działalność wystawienniczą. Naszą misją jest bycie łącznikiem między światem akademii, światem artystów, a społeczeństwem. Tworzymy wystawy głównie problemowe, grupowe i indywidualne. Prezentujemy twórczość zarówno naszych akademików, studentów, profesorów, absolwentów, ale zapraszamy do współpracy instytucje zewnętrzne i artystów z zagranicy. Prowadzimy również działalność edukacyjną w ramach projektu Kulturystyka ASP. Prowadzimy warsztaty, kursy plastyczne i rozwijamy wrażliwość, upowszechniając wiedzę o sztuce. Pierwsze ujęcia pokazują prace graficzne. To filmy animowane poklatkowo. Kolejne kadry to widok na przestrzeń, w której przygotowywana jest wystawa prac związanych z Wydziałem Architektury Wnętrz. Sekwencje kończą ujęcia pokazujące wystawę rzeźb oraz pracownię malarstwa. Mówi doktor habilitowany Bogdan Achimescu, dyrektor Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Trochę żałuję, że nie jestem doktorantem Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, bo to jest niesamowicie ekscytujący program, trwający 3 lata, dający szansę do współpracy z bardzo różnymi osobowościami. Mówi Natalia Mecnarowska-Legutko, wiceprzewodnicząca samorządu doktorantów. Szkoła doktorska uwzględnia indywidualne potrzeby doktorantów i doktorantek. Kadra służy nam pomocą, możemy liczyć na siebie nawzajem i ogólnie panuje otwarta atmosfera. Pojawiają się ujęcia pokazujące rzeźbę człowieka. Wokół niej poruszają się ludzie. Na ich głowach widoczne są okulary służące do obserwacji wirtualnej rzeczywistości. Kolejne ujęcia to widok na pracownię Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Widać tu studentów w trakcie zajęć z konserwacji obrazów i rzeźb. Mówi Monika Wiejaczka, kanclerz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Kierunek? Dostępność. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie chce być nie tylko uczelnią dostępną dla studentów, ale także miejscem, gdzie będzie można oglądać sztukę dostępną, ale też i miejscem, gdzie będą kształcić się artyści, którzy będą potrafili tworzyć sztukę dostępną. Naszym celem jest dostarczenie nie tylko wykładowcom, studentom, ale przede wszystkim, myśląc o nich jako artystach, takich narzędzi, które pozwolą, aby tworzona przez nich sztuka była taką sztuką, którą swobodnie, właściwy dla siebie sposób odbierają osoby ze specjalnymi potrzebami. Widok przynosi się do sali senackiej Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie. Na tle galerii obrazów widać postać magister Anny Duczmalewskiej, pełnomocniczki do spraw osób z niepełnosprawnościami. Swoją wypowiedź prezentuje w polskim języku migowym. Każdy student, pracownik, gość Akademii Sztuk Pięknych ma prawo do dostępności.
Dostępność jest prawem każdego człowieka. Aby móc w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, zdobywać wykształcenie, rozwijać swoje zainteresowania i też uczestniczyć w życiu kulturalnym. Akademia Sztuk Pięknych składa się z wielu pięknych, zabytkowych budynków w centrum Krakowa, ale nie zawsze są one dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Tam, gdzie to możliwe, staramy się zmieniać, ulepszać i zapewniać więcej dostępności, ale potrzebujemy trochę czasu. Najważniejsza jest świadomość społeczności akademickiej Akademii Sztuk Pięknych. Dzięki szkoleniom realizowanym w ramach projektu Uczelnia Dostępna. Prężnie działamy na rzecz dostępności w trzech obszarach. Edukacja, działalność wystawiennicza i festiwalowa, artystyczna. Staramy się, aby najważniejsze wydarzenia w życiu uczelni, na przykład inauguracja roku akademickiego, Open Eyes Art Festival oraz wystawy, odbyły się z udziałem tłumacza języka migowego. Kierunek dostępność. Film kończy tablica informacyjna. Na ekranie logo Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pod logotypem pojawiają się napisy. Zrealizowane ze środków projektu zwiększenie dostępności Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Logotypy. Fundusze Europejskie, Wiedza, Edukacja i Rozwój, Barwy Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.